Widzisz, to wszystko jest jedna wielka lipa. One chcą oczywiście dać tobie pieniążki, ale tak, żebyś ty zapłaciła za prawie dwa razy tyle. Także więc wiesz oczywiście, że jak na 30 dni, a na 60 to niekoniecznie nie chcą, na 3 miesiące też nie chcą. Prawie dwa razy tyle, no ale jak weźmiesz na 2 lata, 3 lata, no to na pewno 2,5 razy tyle, żebyś zapłaciła, to wtedy tak. A tak to no odsyłają od Annasza do Kajfasza, do chwilówkomatu, jak państwo widzieliście, że na chwilówkomacie staje, tak, czyli kręcenie. No nie chcą po prostu, wiesz, pożyczać pieniędzy. No, reklama to jest piękna, jak piękne są groby pobielane, jak piękne są stroje faryzeuszy w pierwszym wieku już naszej ery. Przecież to historia w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza jest opisana. Jak chcesz, to możesz nawet pójść do swojego kościoła własnego, popatrzeć, jak tam pięknie i błyszcząco. Ale jakie tam typy z tego kościoła wychodzą, co się dzieje? Wiecie państwo, jak oni te papierosy kopcą, breszą jak bydło, koszlą, chrumczą, żółte pazury mają i te pazury mają jeszcze zaokrąglone, kurtliwe są, krzykliwe, oglądają się, obcinają. Rumunka mi powiedziała, że oni obcinają, czyli gapią się, jakby wiesz, widziały kosmitkę. Małga Kubiak powiedziała, że jak chodziła tu 20-30 lat temu ze swoim kochankiem, mężem ze Szwecji, to na Małgę mówili, patrzcie jaka stara, patrzcie jaka stara. No i Małga się nie wstydzi o tym mówić, a i mówi, że no tylko w Polsce, no ciemnota w Polsce, w Warszawie głównie tutaj. No ale wiesz, jak te baby, które tutaj studiują na UW, przychodzą do biblioteki, czyli biblioteki UW, no to też wszystkie ze wsi, rzadko gdzie Arabka, rzadko gdzie Chinka, no bo Chinki oceniły, że Uniwersytet Warszawski jest na najniższym, na najniższym możliwym światowym poziomie, najniższym,